tym niewielkim miasteczku mieszka kotek Crackers, jego starszy brat Budyń i ich siostrzyczka Pianka. Mieszka tu też mnóstwo innych kotków. Oto Crackers, Pianka i Budyń. Kotociaki! Słodkie kotki! A ja najbardziej! Miau, wow! Remiza strażacka. Pewnego dnia kotki dostały od rodziców wielki zabawkowy wóz strażacki i strażackie hełmy. Popatrz, tatusiu. Moi przyjaciele mają taki sam wóz strażacki jak twój. Tatuś Dartka jest strażakiem i jeździ prawdziwym wozem strażackim. To musi być cudowne. Mógłbym cały dzień jeździć z włączoną syreną i patrzeć, jak inni mi ustępują. Mogłabym nosić śliczny złoty hełm. A ja spędzałbym cały dzień robiąc różne bohaterskie rzeczy. Jeśli chcecie, mogę wam któregoś dnia zorganizować wycieczkę do naszej remizy strażackiej. Ale fajnie! Miau, wow, miau, wow, miau, wow, miau, wow! Wreszcie nadszedł dzień, w którym kotki odwiedziły remizę. Dzień dobry! Cześć! Cześć. O, Rety, ten wóz strażacki jest taki sam jak nasz, tylko znacznie większy. Na pewno jazda nim jest o wiele fajniejsza. Bycie strażakiem to trudna praca i wymaga czegoś więcej niż jeżdżenia wozem strażackim. Tutaj nasz operator obserwuje mapę. Dzień dobry panu! Dzień dobry, drogie kotki. Jeśli na mapie zaświeci się na czerwono punkt, będzie to dla nas sygnał, że wybuchł tam pożar. O, jaka szkoda, że teraz nic się nie świeci. Mógłby się nam trafić jakiś pożar. Pożar nigdy nie jest dobrą rzeczą. Oby na tej mapie nigdy nie zaświeciły się żadne punkty. Ale prawdziwy strażak i tak zawsze musi być gotowy, by nieść pomoc. To dlatego codziennie bardzo ciężko ćwiczymy. Za mną! Hop! Pamiętajcie, strażak musi być przede wszystkim w doskonałej kondycji. Strażak musi szybko się ubierać, bo gdy wybuchnie pożar, trzeba go jak najszybciej ugasić. Crackers dobiegł najszybciej, ale gdzie reszta twojego munduru? Pianka ma pełne umundurowanie, ale była zbyt wolna. O! To znacznie trudniejsze niż myślałem. Wszystkie działania muszą być skoordynowane. Każdy ma działać z innymi i wiedzieć, co ma robić, żeby nie było niespodzianek. Bycie strażakiem to poważne zadanie i wcale nie polega na jeździe wozem strażackim i noszeniu hełmu. To przede wszystkim ciężki trening. Nie sądziłem, że tak ciężko być strażakiem. Właśnie, tyle trzeba trenować. No i oczywiście gasić niebezpieczne pożary. My nigdy nie potrafilibyśmy ugasić prawdziwego pożaru. Moi drodzy, mam doskonały pomysł. Alarm! Pali się! W domku na drzewie wybuchł pożar! Ubierzcie się, strażacy! Ratunku! Pomocy! Pożar ugaszony! Wszyscy są bezpieczni! Wspaniała robota, moje kotki. Od razu widać, że musiałyście długo wspólnie trenować. Dlatego mamy dla was w nagrodę specjalne odznaki strażackie. Pewnego dnia zostaniecie wspaniałymi strażakami. Super! Miau, wow, miau, wow, miau, wow, miau, wow! Kotki dowiedziały się, jak się pracuje w remizie strażackiej, a przy okazji doskonale się bawiły, wcielając się w rolę dzielnych strażaków.
Wersja polska na zlecenie Nickelodeon Polska, Masterfilm. Reżyseria Małgorzata Boratyńska. Tłumaczenie i dialogi Anna Wysocka. Nagranie i montaż Paweł Siwiec. Zgranie Barbara Jelińska. Kierownictwo produkcji Katarzyna Fijałkowska. Nadzór merytoryczny Aleksandra Dobrowolska. Wystąpili Artur Pontek, Adam Pluciński, Małgorzata Szymańska, Maciej Kosmala, Izabela Bukowska-Hondzyńska, Aleksander Mikołajczak i inni.